Hej, witam was moi drodzy, bardzo serdecznie tutaj Hunter, to jest kolejny odcinek Murder Cells for Spect i nadal jeszcze nie wyszedłem z muzeum i uwaga, mówiłem, że nie znalazłem tego ostatniego kamienia i uwaga, musiałem włączyć sobie aż na necie poradnik do po prostu tych znajdźków i co się okazuje, jak jesteśmy w tej głównej sali sobie, i tam jest recepcja w tamtą stronę i przejdziemy sobie tędy. Przejdziemy sobie tu, i tu jest recepcja, i tu jest taki zamknięty kącik. Ja właściwie tutaj chyba skończyłem gdzieś odcinek. Tu się da przejść! I tu jest cała jeszcze jedna duża hala z pociągiem. Teraz możemy porozmawiać na przykład z duszą. Aha, wykoleili się, no właśnie, popatrzcie. Tablica pamiątkowa z dworca. Niegdyś to miejsce opuszczały potężne pociągi, by mknąć po torach w siną dal. Teraz miejsce to zmieniło się w pomnik historii naszego miasta, a historia mknie po torach naszych wspomnień. Okej, okay. Tu jest właśnie kolejny kamień, więc sobie możemy przesłuchać historię o duchach kolejną. Fuck yeah! Strach na torach. Zebrano serię śladów tajemniczych artefaktów. No to słuchamy. I remember looking back at our small town and thinking of all the happy memories we made there. But I was excited to start our new life in Salem. I must have dozed off because I was startled awake by the sound of screeching metal. And as the train came to a halt, all I could hear was the torrential rain pelting against the roof. I looked out the window. There was only darkness. Then came the brightest flash of lightning I had ever seen. When my husband left to inquire about the delay, a woman in the back of the train started screaming. We rushed over to her and asked her what was wrong, but all she could manage to say through her sobs was something about seeing the spirits of the dead wandering in the rain. Stranger still were the passengers that were suddenly stricken with the painful memories of their past. It was at this point that I became truly terrified. So I set out to find Joe. When I reached the cab and still hadn't found him, I was worried. I looked out the front window and saw the train's conductor laboring to move a downed tree from the tracks. And there was Joe walking up to help. However, instead of grabbing hold of the tree, Joe bent down, picked up a rock, and crushed the conductor's skull with it. When I left the train and ran up to him, I could see that this wasn't the Joe I once knew. Something had taken hold of him. Something angry. Then he saw something that terrified him. He dropped the rock and ran off into the woods. However, right before he disappeared into the trees, during a bright flash of lightning, I thought I saw something chasing him, hunting him. I can only describe it as a ghostly specter, cloaked in black. But more likely than not, it was just a shadow. The authorities spent days combing the woods for Joe, but he never turned up. I tried to go back home, but the memories were too painful. Some nights I lie in bed, tortured by the thoughts of what our life could have been if we had never stepped onto that train. Wow, to jest kamień, którym rozłupał czaszkę konduktorowi. O, niezły, ja uwielbiam strasznie tę historię. Płomień wiekuisty. O, popatrzcie, czyli kolejny. Patrzcie, jak one się tu rozchodzą. 7, 8. A nie, dobra, nie wiem, myślałem, że się rozchodzą jakoś. 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16.
Brakuje 12, 9 i 14. No, no to nie wiem, ile będzie w następnym, ale przypuszczalnie też dużo. No okej, okay, no to super. Kolejną zagadkę o duchach usłyszeliśmy. Jezu, jak ja je lubię. Dobra, kolejna tabliczka jeszcze tu jest. Topienie plotkarza. Skazani na plotkarstwo, czasami karani byli za pomocą mokrego krzesła. Tutaj widziałem jakiegoś... Właśnie, tu sobie stoi koleś. A, on tam chyba już z nim gadaliśmy. A, to on... Patrzcie, że przez te okna nie zauważyłem tego pociągu, cholera jasna. Dobra, tu jest już wszystko poblokowane. Okej, okay, no to wydaje się, że to jest już koniec. Właśnie przez pociąg mogę przejść, tylko że szkoda, że nie mogę zobaczyć, co jest w środku. Bardzo bym chciał, ale nie. Aha, pociąg... Jak wchodzę do niego, to pociąg się wydaje być... tylko dwuwymiarowy, że nie ma szerokości. Dobra. O, a to co? Tabliczka zabobony. Jeszcze jedna. Prześladowanie czarownic nie było w Europie powszechne od czasów upadku Rzymu aż do reformacji. Lecz liczne prawa wyraźnie zabraniały określania ludzi mianem czarowników i palenia ich za praktykowanie magii. Wywodziło się to z przekonania, iż wiara w magię jest zabobonem. Okej. Okay. Coś się tu nie zgadza, ale nieważne. Dobra. Możemy w takim razie stąd wyjść. Ogólnie rzecz biorąc, jak tu wychodziłem, czy próbowałem wyjść, na przykład ta para też mówiła. Aha, okej. Okay. Pod koniec odcinka widzieliśmy właśnie, jak tutaj jakieś dwie kobiety mówiły, że w tym momencie coś się stało. Jak wychodziłem, przeszedłem koło tej pary, to oni właśnie rozmawiali o tym, że w tym momencie coś się stało w kościele, coś strasznego. Więc przypuszczam, że Bell Killer poszedł do kościoła i zobaczymy, co się stało. O Boże, cutscenka się... Oh shit. No właśnie, o tym mówię. Cholera, mam włączoną przeglądarkę i cutscenka, dlatego się przycina, ale jest okej. Okay. Dobra, spoko, przecież się nie przejadą. Najlepiej by było opętać kogoś, kto jest w środku samochodu i dojechać tam. Wszyscy do kościoła właśnie targają. Coś tam się stało. Mam nadzieję... Joy raczej chyba nie zdążyła wrócić do kościoła, ale boję się o Iris. Znaczy w ogóle boję się o obydwie dziewczyny. Myślę, że po prostu Bell Killer poszedł tam rozprawić się z nimi. Mam nadzieję, że nie udało mu się to, a jeżeli... Że nie udało mu się zabić którejkolwiek z dziewczyn, resztę mam w dupie. Natomiast jeżeli mu się udało, to przynajmniej to pewnie Iris, a nie Joy. Nie wiem, zaraz zobaczymy, ale ogólnie już mi się to nie podobuje. Przyspieszmy trochę kroku może. Dawaj. Czekajcie, czy tędy przejdę pod kościół? A! Tu jest jeszcze zablokowane, okej. Okay. Czyli jest jeszcze fragment miasta, który mam zablokowany. Cholera, muszę iść naokoło. Chyba, że ktoś by przechodził akurat, ale nie ma nikogo chyba. Faktycznie. Tutaj zawsze przechodziłem koło tego budynku, pamiętam jak szedłem do kościoła. O właśnie. Tędy. Dobra, do stoczni. A, czy stoczni jak stoczni, do portu, o. Starego. Jak sobie fajnie chodzę. Kościół, tak. Jest to na pewno szybsze niż bieganie. Dobra, mógłbyś szybciej troszeczkę ruszyć te poślady i zobaczyć, co tu się stało. Cops and criminals get used to red and blue flashing lights. Even after you get numb to them, sometimes they still chill your bones. You can get that feeling that this time they mean something personal. Joy. Ooh. Thank God you're okay. No, no, Joy. Joy, don't. Damn it. Przecież wejdziesz, no bo jesteś duchem, idzie za nią. Paulstein. Czyli tak jak mówię, Joy nie zdążyła wrócić.
daughter's sneaking up the side staircase. Says she's a friend of the priest. Where's Father McCauley? Is he all right? Put her in my car. I want to interview her myself. Shit. Can somebody remind Broyles that the door's not going to watch itself? Yes, sir. It's a simple question, please! Take it easy on her. Hey, anybody find Baxter yet? Nope. Went to the station, drove by his place, nothing. You know, there's definitely something wrong. Mm-hmm. I mean, honestly, have you ever seen anything like this? Half this stuff feels like a goddamn riddle. I don't know. Seems so demented. Demented. I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. No wiem, no, rusz dupę. Dowiedz się, co się stało w kościele. Joy i Iris są w kościele. Muszę sprawdzić, czy nic im nie jest. Rozpocznij śledztwo. No Joy na pewno. Kurwa, co jest? Jakiś kolej stoi przed tym i trąbi. Nie, ja musiałem wyjść zobaczyć na balkon, co się dzieje. Nie, ktoś się kurwa wziął i trąbi, i trąbi, i trąbi. Dobra. Dobra, mają tutaj karty. O, demon zniknął tutaj. Cholera, są demony. Znaczy, no, zniknęło tamto... Tamte łapy demona, ale są normalne, tak? Lepiej się je obserwuje przez ściany, tak naprawdę. Trzech. O! Kruk w zasięgu. No i patrzcie, że nie. Niespecjalnie kruki coś dają. Fajnie, że są, ale szkoda, że nic nie dają. Mam cię, gnoju. O nie! Zły przycisk! Fak. Spieprzaj za drzwi. No i mnie zabiły. Przecież kurde. Jak ja mam tutaj się z nimi uporać? Znaczy może przejdę nad nimi, to jest... Ktoś teraz próbuje zapalić samochód. Może po prostu... Przejdę nad ducha, nad demonami. Bo jest taka przecież możliwość. Przejdziemy, tylko kurde, pytanie, którą stroną później. Czy tu wystarczy? Aha, dobra, tu jest jeszcze ten korytarz, zapomniałem. A, fuck, tu są, tu nie przejdę. Zobaczymy tu. O, jest policjant. A, zobaczy, kurwa, coś dzwoniło, ale nic nie. Aha, się pewnie zabił tego ojca. Mam nadzieję, że nic nie zrobił Iris. Dobra, idź, wracaj. Więcej tych łóżek jest. Przynajmniej drzwi mam otwarte. Tego tu nie było! Przynajmniej nie pamiętam. A, nie, dobra. Spadła i się rozwaliła, a tutaj jest... to, co zostało, jest nadal tu. To jest... Aha, no tak, bo to zostało poświęcone i tam, gdzie zostało poświęcone, tam musi zostać. Nawet jeżeli to coś, co było poświęcone, stąd zniknie. To jest śmieszne, nie? O, kurwa. Boże, Iris. Biedactwo. Wziął, kurwa, za nią zrzucił całą tą statuę. Zajebany kutas. Jak dokładnie zginęła Aris? Zmiażdżona na śmierć. Przypadkowa kamienie z posągu, zaimprowizowana broń, na pewno. Głazy. Nie? To nie była jej przyczyna śmierci. Co? Nie czaję. Zmiażdżona na śmierć, zaimprowizowana broń, kamienie z posągu, wybite okno. A, kamienie z posągu, no właśnie. Zapierdolony kutas. Totalna siła.
Morderca musiał popchnąć ten posąg, by go przewrócić. I mamy 2 z 6. Ciężkie. No, on jest kurwa strasznie silny. Co my tu mamy? Miażdżące uderzenie. Tylko coś naprawdę potężnego mogło tak uszkodzić brugi. Prawdopodobnie po upadku z dużej wysokości. Aha, że tak spadł na to i ten? A tu powybijane okna są. Potłuczone szkło. Czyli, że z góry spadł. Boże, dziewczyno. Czyli, nie wiem, czy ją wyrzucił, czy co. Zeskoczył tu i przewrócił na nią ten głaz. Przeciąganie. A to pewnie ona próbowała, tak, uciec. Zrzucił ją z okna i później... Jeszcze żyła. Tak. Stoi tam Rose za nami. Ona też. Kurwa. Teraz mogą odejść, bo są razem. Przynajmniej tyle, ale... Na pierwszym piętrze, czyli w końcu będziemy mogli wejść na pierwsze piętro. Kurde, tu nie wejdę. Tam też nie. Zakutas. Słyszałem jakiegoś demona. A tam są, to tak. Nieszczęsna wentylacja, którą się normalnie nie mogłem poradzić sobie wcześniej. Patrzę, czy tutaj coś świecie, ale właściwie to wszystko wszystko co tu było, to już pozbieraliśmy, nie? Więc nie sądzę, żeby tu były jakieś na tych piętrach poza właśnie tym holem u góry. Znaczy poza tym pierwszym piętrem. Okej, okay. To zaczynamy. Tam mamy... Fuck! Tam mamy... tego, więc zaczniemy od innych pokoi może. Nic tu nie ma. Jakaś szkołka niedzielna. Tu nic. Tu nic. Na pewno nie będzie tu kolejnej historii o duchach. Nic. Oh shit. Nie tędy wlazłem! O kurwa, pozabiło więcej tych osób. Oh shit. Za kurwa koleś. Czy jest tu jakiś ślad mordercy? Analizuj szczegóły. Co robi Iris? Siedzi, upada, upada. Potrzebuje pomocy, przerażona, spokojna. Przerażona, potrzebuje pomocy. A, próbowali ją ochronić. Z tego miejsca. A tutaj w ogóle do jakiegoś ślubu i oni się przygotowywali. Żadnych szans. Pobita ofiara. Morderca brutalnie zaatakował tych ludzi. Wykręcone kończyny ma. Nie mieli żadnych szans. Wykręcone ciało. Leighton, you still with us? You just stopped talking. Bodies everywhere. Just married. Wayne. Hej, mi się teraz skojarzył ten gif z tym psem takim, co jest taki gif z psem, gdzie jakaś laska podaje na takiej tacce, podaje takie ciastka.
cupcakes, nie? Takie muffinki jakby z jakimś tam posypką czy czymś, podaje tak psu, a pies taką minę ma takie i później jest, że przypomina sobie jakieś sceny z wojny czy coś takiego, nie? Zwładniony. Rzucone ciało ofiary. Dlaczego pozbawił ich wszystkich życia? I ta babka ma dokładnie ten sam wyraz twarzy teraz. Teraz. Skoczył. Trasa ucieczki. Patrzcie, skoczył stąd, tam i patrzcie, jak bruk wygniótł. Jeszcze przejdę tutaj. Wiedziałem, że coś tu będzie. Sanktuarium od Julie. Ronan nie należy do ludzi religijnych, ja zresztą też nie, ale zaczynam do niego przemawiać, jeśli chodzi o poczucie tradycji, jakim emanują miejsca, jak na przykład Kościół Świętego Benedykta. To był dla nas powiew świeżego powietrza. Ten ojciec, McCulley, on się tak angażuje w życie wspólnoty, prawdziwy duch Boży. Tyle, ile pomogąc... Tyle ile pomogłam stroskanej młodzieży, to nic w porównaniu z tym, co zrobił ojciec McCulley. Jeżeli ktoś miałby zostać świętym za życia, to na pewno on. Santo subito. Okej, spróbujemy wpłynąć na nią. Co sprawi, zacznie się zastanawiać, dlaczego morderca ich zabił. Iris ucieka, ślady na parapecie, pobita ofiara, pobita. Rzucone ciało ofiary. Iris wpada na grupę ludzi, najwyraźniej skądś uciekała. That girl was running away. That's who he's after. Not the rest of us. Świadek twierdzi, że morderca na pewno szukał Iris, ale oni znaleźli się na jego drodze, więc ich zabił. Mogę zakończyć już, ale jeszcze popatrzymy, czy coś. A, tu jest winda. Jeszcze tu popatrzymy. Tu nic nie ma. Łazienka. Schowaj się w pisuarze. Druga łazienka. Patrzę po ziemi, czy coś nie ma. No to możemy jeszcze schodami do góry pójść. A nie, tylko światełko z lampy. A, i tu jest wejście na strych. O, i ojciec tutaj jest ten. Pewnie jego zabił pierwszego. No na pewno... Jej. A, tam jest jedno śledztwo, a tu jest drugie. Ale nie mam wszystkich wskazówek jeszcze, no. Popatrzymy jeszcze, ale tutaj właściwie nic nie ma chyba już. No tutaj nic właściwie już nie ma. O. Look, you need to back off. Aha, ona sama wyskoczyła przez okno. Po schodach byłoby szybciej. I skręciła nogę w tym momencie. No dobrze, już to ustaliliśmy, no. These people were just in the way. He was after Iris. I wonder if there's more evidence in Joy's room. Aha, meh. Teraz do góry. No dobra, no, no. Nie po kolei, to trzeba było tak zostawić. Trzeba było nie iść na górę, tylko najpierw skończyć to. No dobra. No właściwie tego sami się domyśliliśmy. Znajdź odpowiedź. Nie, no najpierw jakieś wskazówki. Kot tu był. Szaty? Różaniec?
Posłuchajmy jeszcze raz. Nie wiem, co wydaje taki dźwięk. Jak brzmi, jakby się coś łamało, no to na pewno jego kark. Okej. Niepotrzebnie czasem się sugeruje niektórymi rzeczami, tylko po prostu trzeba to, co jest najoczywistsze. O, nie ma napisów. A, jest. Już nie wiem, gdzie dla Joy byłoby najbezpieczniej w tym momencie, bo posterunek policji to też nie jest najlepsze miejsce, skoro Baxter ma tam dostęp. O, co my tu mamy? Kot. Wystraszył się czegoś. Widmo prychającego kota. Puszczone. Cholera jasna. Teraz ma tutaj świadomość, że tu Joy. Aha, no tak, on tu po nią przyszedł. Co robi morderca? Gapi się. Został zawłażony przez kota. Tak. Nie, przez księdza. Okej. Przeszkodzono mordercy w gapieniu się na obrazek. O jebany, kot tędy uciekł. Miał tu wentylację, gnojek, no. Nie, to nie jest strefa dochodzeniowa. Więc wracamy. Ale gdzie jeszcze jakieś... Aha, wskazówką ostatnio może być... Nie. Co jest ostatnią wskazówką? Coś muszę jeszcze znaleźć. Koteł. Terakoteus. Nie. Nie, to już jest poza dochodzeniem. A, właśnie, są ślady łapek. Ślady łapek kota. Kot nadal jest w pobliżu. Ale kot mi nie powie, co morderca tu robił. To na pewno. To na pewno. No i ten mu przeszkodził. Szukał Joy. Aha! Don't worry, I can get along with most anyone. Excellent. Well, this is the room. Kurwa mać, to ona ledwo zdążyła tu przyjść. Father? What's wrong? Go, go! Oh shit, ale nim pierdolną. Killer came here looking for Joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. Spokojnie. Odnajdź kota. So where's Baxter? If he's not here. Yes, he's got some explaining to do. Well, what about you? You see anything? Koty zawsze wiedzą. Gdzie polażysz? W siorzu. Chciałem go przejąć, bo tutaj jest... O! Easy, kitty. Easy, easy, it's your old buddy Ronan. Klucz. The hell was that? The killer dropped something in the vent. Maybe the cat can help get to it. I patrzcie, że jest podniesiona. Miau, miau. Podniesiona, więc on tutaj chyba próbował jeszcze to wyciągnąć. O, tak daleko poleciało. Tu jest. Heh, od razu wyszedł. Thanks for the help. I na ziemi jest klucz. Do czego ten klucz? No klucz, no kurwa, przed chwilą spadł, no bez jaj! Nie róbcie ze mnie debile, przed sekundą spadł na ziemię. Dom sądu? Chyba o dom sądu chodziło, nie?
Dokładnie. Tak, tak myślałem już, że... No. Faktycznie te zagadki nie są jakieś bardzo trudne i faktycznie jestem w stanie się domyślić wszystkiego jeszcze chwilę wcześniej niż ten. Na chwilę wcześniej niż ten i faktycznie... Nie, to jest mój problem, że ja nie powiedziałem tego oczywiście i często tak mam, że coś wiem, gdzieś się domyślam, ale... Shit. Ale nie powiem. Ale ogólnie tak ten. Domyślałem się właśnie, że... Cholera jasna. Miałem się w kolesiu schować, ale to nie jest najlepsza kryjówka. Co on tu robi, cholera jasna? On chyba nie może mnie wykurzyć z kolesia. Może, wow. No dawaj. Ale tam nie przejdę przecież. A, mogę zrobić tak. Dobra, mogę na odległość, no okej. No i powinienem normalnie wam powiedzieć, hej ludziska, myślę, że w domu sądu... Nie, po co? Dawaj, 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 wypierdalaj. Nie będę z nim walczyć, tylko wyjdziemy. Do miasteczka, okej, no i super. I teraz do dnia sądu, do domu sądu trzeba będzie się udać. Ale myślę, że zrobimy to już w kolejnym odcinku i w domu sądu na pewno będzie kolejna historia o duchach. Nie ma Baxtera. O. O, shit, ona tu dalej siedzi. Duchowego. Trust me. You're better off this way. The killer was after you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. Died because of me. Hey. You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape. So you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. You have anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Why does this keep happening to me? Joy, tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that too. It's probably the killer's place. Okay, I'll try. No to jest takie przerąbane, bo ja sobie mogę krzyczeć do niej, ona niejednokrotnie musi szeptać, bo inaczej ją usłyszą, nie? Jak do mnie gada. A ja sobie mogę to robić dowoli. Dobra, no i słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment na skończenie sobie tego odcinka. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hej!